Elizabeth Short, znana pośmiertnie jako Czarna Dahlia, była amerykańską kobietą, którą odnaleziono zamordowaną w parku La Mirta, sąsiadującego z Los Angeles w Kalifornii. Przez swój makabryczny charakter i wstrząsający wygląd rozpołowionego, okaleczonego ciała denatki, sprawa stała się bardzo popularna. Rdzenna mieszkanka Bostonu, pani Short, spędziła swoje wczesne lata życia w Massachusetts i Florydzie, zanim przeprowadziła się do Kalifornii, gdzie mieszkał jej ojciec. Powszechnie wiadomo, że Short była aspirującą aktorką. Mimo że nie zdobyła żadnej obsady ani pracy w tej dziedzinie podczas jej pobytu w Los Angeles. Swój przydomek Czarna Dahlia otrzymała pośmiertnie, kiedy właściciel apteki w Long Beach, Kalifornia, opowiedział reporterom, że jego męska część klienteli tak ją właśnie nazywała. Wydział policji w Los Angeles po odnalezieniu makabrycznego ciała 15 stycznia 1947 roku rozpoczął intensywne śledztwo, które dało ponad 150 podejrzanych, lecz nie zaowocowało żadnym aresztowaniem. Nierozwikłane morderstwo panny Short i szczegóły otaczające je zasiało w społeczności amerykańskiej ziarno intrygi, przez co wygenerowano różne teorie i publiczne spekulacje. Jej życie i śmierć stały się podstawą dla wielu książek i filmów, a jej samo zabójstwo jest często opisywane jako najbardziej znane nierozwiązane morderstwo w historii Ameryki, jak i najstarsza nierozwiązana sprawa w Los Angeles. Ilość materiałów i intryga, jaką jest osnuta ta sprawa, pozwoliła mi na pierwszy dłuższy odcinek z Archiwum Dreszczy. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i że ta tendencja się utrzyma. Dnia 9 stycznia 1947 roku panna Short powróciła do swojego domu w Los Angeles po krótkiej podróży do San Diego z Robertem Manleyem, 25-letnim żonatym sprzedawcą, z którym randkowała. Manley oświadczył, że podrzucił Short do hotelu Biltmore, znajdującego się na South Grand Avenue w śródmieściu Los Angeles, i że Short miała się tam spotkać ze swoją siostrą, która przyjechała w odwiedziny z Bostonu tego wieczoru. Według niektórych raportów pracownicy hotelu Biltmore pamiętali, jak Short używała telefonu z recepcji. Chwilę później była rzekomo widziana przez opiekunów Crown Gill Cocktail Lounge przy South Olive Street, w przybliżeniu jakiś kilometr od hotelu Biltmore. Ranka 15 stycznia 1947 roku odnaleziono ciało Elizabeth, porzucone na zachodniej części South Norton Avenue w parku La Mirta, rozcięte w pół i pookaleczane w okrutny sposób. W tamtym czasie okolica w większości nie była zagospodarowana w żaden sposób. Lokalna mieszkanka Betty Bersinger odkryła ciało około 10 rano, gdy spacerowała sobie ze swoją 3-letnią córeczką. Na początku Betty w swoim niedowierzaniu myślała, że znalazła porzuconego manekina. Mówi to dużo, w jakim stanie musiała być denatka, skoro została pomylona z galanteryjnym manekinem. Kiedy uzmysłowiła sobie, że to prawdziwe ciało, pobiegła czym prędzej do najbliższego domu i zawiadomiła policję. Drastycznie okaleczone ciało Short było całkowicie rozcięte na pół w talii i kompletnie pozbawione krwi, przyprawiając ciało o blado-białą skórę. Służby medyczne ustaliły, że była martwa jakieś 10 godzin przed znalezieniem jej zwłok, zawężając czas jej morderstwa do okresu gdzieś pomiędzy wieczorem 14 stycznia a wczesnym rankiem 15 stycznia. Ciało zostało umyte przez mordercę. Jej twarz została rozcięta od kącików ust po same uszy, tworząc przerażający efekt znany jako uśmiech z Glasgow. Short posiadała również kilka rozcięć na udach i piersiach, gdzie także odkrojono całe porcje mięsa z jej ciała. Dolna połowa jej ciała znajdowała się około 30 cm od górnej, a jej jelita były starannie schowane pod pośladkami. Jej ciało zostało ułożone w pozę. W ręce założono za głowę z zachowaniem naturalnych kątów w łokciach, a nogi szeroko rozszerzono. Przy znalezisku zaczął się zbierać tłum, przechodniów jak i reporterów. Zrobiono kilka zdjęć, które tu teraz widzicie. W pobliżu ciała detektywi odnaleźli odcisk obcasu na ziemi wśród śladów opon oraz worek cementu zawierający w środku rozwodnioną krew. Autopsja na ciele panny Short została dokonana 16 stycznia 1947 roku przez doktora Frederica Newbora. Jej raport wyglądał następująco. Denatka miała 1,65 m wzrostu, ważyła 52 kg
i miała jasno-niebieskie oczy, brązowe włosy i bardzo zgniłe zęby. Znaleziono ślady związywania na kostkach, nadgarstkach i karku oraz nieregularne skaleczenie z powierzchowną utratą tkanki na prawej piersi. Podobne okaleczenia Newbar znalazł również na prawym przedramieniu, lewym ramieniu i w lewej dolnej części klatki piersiowej. Ciało rozcięto w pół między drugim a trzecim kręgiem lędźwiowym, przez co jelita zostały przecięte przy dwunastnicy. Raport Newbara zwrócił uwagę na bardzo małe wybroczyny wzdłuż linii cięcia, wskazując na to, że została przepołowiona po śmierci. Rany po dwóch stronach twarzy, rozciągające się od kącików ust, miały wymiary 76 mm z prawej i 64 mm z lewej. Czaszka nie była pęknięta, lecz zauważono stłuczenia z przodu i z prawej strony skalpu, ze słabym krwawieniem w podpajęczynówkowej przestrzeni, co oznaczało, że zostały zadane uderzenia w głowę. Przyczyną zgonu było obfite krwawienie z rozcięć na twarzy oraz szok po uderzeniach w twarz i głowę. Newbar zauważył również, że jej kanał analny był rozszerzony do 44 mm, co mogło sugerować, że była zgwałcona. Przeprowadzono badania na obecność nasienia w jej organizmie, lecz wyniki okazały się negatywne. W początkowym śledztwie 21 stycznia 1947 roku osoba mająca się za zabójcę panny Short zadzwoniła do Jamesa Richardsona, edytora pewnego pisma Examiner w Los Angeles, gratulując mu okładki traktującej o sprawie. Oświadczył, że chce ujawnić swoją osobowość policji, lecz nie dać się im złapać w konsekwencji. Dodatkowo rozmówca powiedział Richardsonowi, że ma spodziewać się pamiątek po Elizabeth Short w skrzynce pocztowej. 24 stycznia podejrzana paczka została odkryta przez pracownika poczty amerykańskiej. Paczka była zaadresowana do, cytując, Examinera i innych gazet Los Angeles. Każde poszczególne słowo było wklejone z różnych wycinków z gazet. Dodatkowo w dużej wiadomości na froncie koperty było napisane: tu są rzeczy osobiste Dali. Przyjdzie następny list. Paczka zawierała akt urodzenia panny Short, wizytówki, fotografie, imiona zapisane na skrawkach papieru i książkę adresową z imieniem Mark Hansen wytłoczonym na okładce. Przedmioty te zostały starannie oczyszczone benzyną, podobnie jak ciało Denatki, przez co policja podejrzewała, że list został nadany bezpośrednio przez zabójcę. Pomimo starań, by dokładnie wyczyścić tę paczkę, policja pozyskała z jej opakowania kilka częściowych odcisków palców i wysłała je do sprawdzenia FBI. Jednakże niestety odciski uległy dalszemu zniszczeniu podczas transportu, przez co nie mogły być poprawnie zanalizowane. Policja szybko domniemała Marka Hansena, właściciela książki adresowej znalezionej w paczce, jako podejrzanego. Hansen był bogatym właścicielem lokalnego nightclubu i teatru oraz znajomym panny Short, która u niego czasem zostawała ze znajomymi. Ann Todd, przyjaciółka Elizabeth oraz jej współlokatorka, powiedziała śledczym, że Short niedawno odrzuciła seksualne zaloty Hansena i zasugerowała to jako motyw zbrodni. Jednakże został on oczyszczony z podejrzeń w tej sprawie. Oprócz Hansena policja przesłuchiwała tygodniami 150 ludzi, którzy według nich byli potencjalnymi podejrzanymi. Manley, który był jednym z ostatnich ludzi, którzy widzieli Elizabeth żywą, został również poddany śledztwu, ale został oczyszczony z podejrzeń po licznych badaniach poligrafem. Policja również przesłuchała kilka osób znalezionych w książce adresowej Hansena, wkluczając tu Martina Lewisa, który był znajomym Denatki. Lewis jednakże miał alibi i w dniu, kiedy Short była zamordowana, on był u swojego ojczyma w Portland, który umierał na niewydolność nerek. Łącznie 750 śledczych z departamentów policji w Los Angeles i innych pracowało nad sprawą podczas jej początkowych etapów, włączając 400 deputowanych szeryfów i 250 oficerów kalifornijskiego patrolu stanowego. Przeszukano różne lokacje dla potencjalnych dowodów, wliczając w to kanały burzowe w całym Los Angeles, opuszczone budynki i różne brzegi wzdłuż rzeki Los Angeles. Poszukiwania te niestety jednak były bezowocne. Radny miasta Lloyd Davis wyznaczył nagrodę w wysokości 10 tysięcy dolarów, przeliczając na dzisiejsze jakieś 110 tysięcy dolarów, za informacje, które doprowadziłyby policję do mordercy pani Short. Po jej wyznaczeniu różni ludzie przychodzili z wyznaniami, zeznaniami, lecz większość z nich policja odrzuciła jako fałszywe. Kilka osób aresztowano i posadzono przed sądem za składanie fałszywych zeznań.
26 stycznia kolejny list dotarł do egzaminera, tym razem napisany odręcznie, w którym czytamy: To jest tutaj. Oddam się policji w środę 29 stycznia o 10 rano. Miałem swoją zabawę z policją. Mściciel Czarnej Dali. List opisał również lokację, gdzie zabójca miał się oddać w ręce służb prawa. Policja czekała na miejscu ranka 29 stycznia, jak było umówione, lecz nikt się nie pojawił. Zamiast tego o godzinie 13 pracownicy egzaminera otrzymali następny list, którego słowa znowu były wycinkami z gazet. Czytamy w nim: Zmieniłem swoje zdanie. Nie dalibyście mi uczciwej propozycji. Zabójstwo Dali było usprawiedliwione. Brutalna natura przestępstwa i następujące po nim listy wywołały medialny szał wokół sprawy Short. Lokalna i narodowa prasa pokryła sprawę całkowicie. Wiele z nich drukowało sensacyjne doniesienia, jakoby Short była torturowana godzinami przed śmiercią. Mimo że informacja była fałszywa, policja przymykała oko na takie doniesienia, by ukryć prawdziwą przyczynę śmierci przed publiką, jakim było wykrwawienie. Dalsze doniesienia o życiu prywatnym Short zostały opublikowane, wliczając w to szczegóły zalotów Hansena i odmowy panny Short. Herald Express z Los Angeles również dostał wycinankowe listy od rzekomego zabójcy, a w jednym z nich czytamy: Przyznam się do zabójstwa Dali, jeśli dostanę 10 lat. Nie próbujcie mnie znaleźć. 1 lutego Los Angeles Daily News napisał, że sprawa rozbija się o kamienną ścianę, bez nowych tropów, za którymi śledczy mogliby podążyć. Egzaminer ciągle wypisywał historię o morderstwie i śledztwie, a ono samo było okładką przez 35 dni od znalezienia ciała. Gdy przeprowadzono wywiad z głównym śledczym kapitanem Jackiem Donahue, powiedział on, że wierzy, iż zabójstwa dokonano w odosobnionym budynku bądź jakiejś chałupie na obrzeżach Los Angeles, a jej ciało przywięziono do miasta, by się go pozbyć. Bazując na dokładności cięć na ciele Short, ukuto podejrzenie, że zabójcą mógł być jakiś chirurg, lekarz lub ktoś z dostateczną wiedzą medyczną. Sprawdzono więc pobliską szkołę medyczną, przesłuchano studentów, ale jak zwykle nie doprowadziło to do sprawcy. Jesienią 1947 roku zabójstwo Short stało się sprawą zamkniętą, z kilkoma nowymi tropami. Sierżant Finis Brown, jeden z głównych detektywów w sprawie, obwiniał prasę za kompromitację sprawy przez reporterów, którzy zagłębiali się w szczegóły i niezweryfikowane doniesienia. Września 1949 powołano sąd przysięgłych, by omówić niedociągnięcia w Wydziale Zabójstw w Los Angeles, ponieważ często w ostatnich latach zawodzili przy rozwiązywaniu licznych spraw morderstw, szczególnie gdy chodziło o kobiety i dzieci. W następstwach tego sądu przysięgłych przeprowadzono kolejne dodatkowe śledztwo na temat przeszłości Short, gdzie detektywi śledzili jej ruchy między Stanami i przesłuchano parę osób, które ją znały. Lecz przesłuchania nie przyniosły niczego przydatnego w sprawie morderstwa. A ty, słuchaczu, jak myślisz? Czym mogła sobie zawinić ta kobieta, żeby spotkał ją tak okrutny los? Ktoś się chciał na niej zemścić? Kim trzeba być, żeby być zdolnym zrobić takie coś człowiekowi?